od wielu lat realizujemy program właśnie budowy chodników, głównie przy drogach wojewódzkich, bo mamy dwie na swoim terenie, droga numer 981, ta przy której jesteśmy, oraz droga numer 977, Konieczna Tarnów. Od wielu lat właśnie dokładamy wszelkich starań, żeby tych chodników przybywało, poprawiając tym samym bezpieczeństwo. Zarówno przy tamtej drodze, jak i przy drodze numer 981 w bieżącym roku udało się zrealizować prawie 1,6 km chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi. To jest bardzo ważne, bo one też znacząco poprawiają bezpieczeństwo, ale przede wszystkim możliwość korzystania przez dzieci uczęszczające do szkoły czy dorosłych mieszkańców do kościoła, ale też widzę wiele osób, które korzystają po prostu ze spacerów, wykorzystując właśnie między innymi te chodniki. Inwestycja po stronie gminy była na poziomie 1 200 000 zł, czyli można powiedzieć, że to jest kosztowna inwestycja, ponieważ tutaj jest wbudowany w ten chodnik jeszcze kanalizacja odwadniająca i na pewno podnosi znacząco koszty, ale też powoduje to, że tutaj woda nie stoi przy tym chodniku, że jest odprowadzona we właściwe miejsce i że też jest dzięki temu lepiej, bezpieczniej, czyściej, przyjaźniej. Także kolejny rok, myślę, udany pod tym względem i tutaj chciałbym zaznaczyć, że tak jest oczekiwanie mieszkańców. My realizujemy te wnioski, które napływają od wielu lat. Pamiętam, jak zainicjowałem w ogóle całą procedurę związaną z budową chodników, zaczynając oczywiście od samej Bobowej, no udało się przez te ostatnie lata zrealizować wiele kilometrów. To przynosi efekty, ponieważ tych wypadków nam właśnie nie przybywa. Można powiedzieć, że jest coraz mniej tam, gdzie są chodniki. Stąd warto było zainwestować te środki. Każde życie, każde zdrowie człowieka jest ważniejsze, aniżeli nawet te miliony. Stąd myślę, że to był trafny wybór. Poza tym przy drogach powiatowych zostało wybudowane też kilka kilometrów chodników na naszym terenie i to też znacząco poprawiło bezpieczeństwo. Budujemy też oświetlenie uliczne po to, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpieczniej. Te działania są nakierowane właśnie głównie na komfort życia, bezpieczeństwo i to od wielu lat udaje nam się realizować. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to oprócz chodnika na odcinku między Jankową a Wilczyskami został postawiony znak ograniczający prędkość. Były takie starania i były takie prośby mieszkańców, by ten znak postawić. Teraz jest już bezpieczny, bo samochody są ograniczone prędkości bodajże do 60. Tak, to też był wniosek mieszkańców, który został zrealizowany. Te wszystkie kwestie związane właśnie z poprawą bezpieczeństwa staramy się realizować jak najszybciej, ponieważ wiemy, że o nieszczęście nie jest trudno. Trzeba temu przeciwdziałać, a naszym obowiązkiem jest właśnie troska o to, żeby nasi mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie.